Dzień dobry. Witam serdecznie z hotelu, w którym się zatrzymałem w mieście Jazd. Dzisiaj będziemy zwiedzać to niezwykłe, pustynne miasto istniejące od tysięcy lat. Nie jestem sam. Za chwilę poznacie moich dzisiejszych towarzyszy zwiedzania. Zapraszam. Jak już wspominałem, dzisiejszego dnia nie zwiedzam Jazdu sam. Są ze mną Hania i Jacek, którzy podróżują przez świat na motocyklach. Powiecie coś o swojej podróży? No właśnie, tak jak powiedziałeś, podróżujemy na motocyklach, wystartowaliśmy z Polski, plan jest Bałtyk, Himalaje, jesteśmy w Pakistanie, w Iranie, tak, w Iranie, nie w Pakistanie. No i co, dwa motocykle, Hania na swoim czerwonym, kundelku. Na Hondzie TRF, a ja na Tenere 700. No i tak zmierzamy pomału przez świat, raczej wolno niż szybko, zwiedzamy, patrzymy co się dzieje. Raczej mamy życie w podróży niż zwiedzanie świata. Tak. Właśnie tego szukaliśmy, wyjścia na jakiś dach, a tutaj się wbiliśmy do remontowanego budynku. Ale pracownik nic nie mówił. Jeszcze kręcimy, to znaczy nie mógł się dogadać. Hej, salam. Salam. Czyli ewidentnie można tutaj chodzić. Nie wpadli gdzieś. Widzicie te łuki nad wszystkimi uliczkami? One mają bardzo prostą, a zarazem ważną funkcję. Mianowicie są to łuki rozporowe, służące temu, aby się ściany budynków nie składały, nie przechylały nad ulicę. O!
kolejny niesamowity tunel prowadzący do dolnych partii miasta. To są chyba schody do piekła. No, ewidentnie tak. 2-3 poziomy w głąb ziemi. Idziemy! Jacku, czy coś na dole jest? Dalej gdzieś się na przejściu też zaraz. Wiesz co, jest znowu ślepa uliczka, z tym, że ta wskazuje na to, że to jest jakiś fragment podziemnego miasta. A co ciekawe, na tym poziomie, tak nisko, jest jakiś rodzaj kanalizacji i kanałów. Są otwory w dół. Ciekawe to jest, trzeba więcej poczytać o tym mieście, bo myślę, że tutaj są jakieś części podziemne. No zdecydowanie, jakby nie patrzeć, to miasto powstało, pierwsze wzmianki w ogóle o tym mieście, że były tutaj jakieś zabudowania i tereny zamieszkałe, pochodzą sprzed 5-6 tysięcy lat. Więc tutaj na pewno miasto to skrywa wiele niesamowitych tajemnic, o których nawet nie wiedzą mieszkańcy. No i nigdzie nie będzie w żadnych planach architektonicznych to miasto, o ile w ogóle takie istnieją. Ja myślę, że tutaj dochodzi jeszcze do takiej sytuacji, że cały czas jest nanoszony z pustyni piasek, a nie miasto, grunt się podnosi tego miasta, więc to, co widzimy tam za nami, to jest część pewnie dawnego miasta, nie tyle podziemnego, co dawnego. Wyszliśmy z tej piekarni i w prezencie od jednej z klientek dostaliśmy chlebek. Chlebek taki jeden kosztuje 15 groszy. Dokładnie, całe 15 groszy za chlebek. Jakże pięknie on pachnie, a smakuje jeszcze lepiej. To co? Idziemy po te pasty. Tak, idziemy. Pytadał, że jakiemuś znawcy kulinarnemu ocenę tego smaku. Tu by się Makłowicz przydał. Proszę Państwa, tutaj mamy niesamowity, ręcznie wyrabiany chleb wypiekany w tradycyjnym piecu kamiennym. Do każdego bochenka dodawana jest kropla potu. Potu takiego najmocniejszego z wypracowanych rąk spod pach, które się unoszą i opadają przy wyrabianiu ciasta. Ale nie wiem, czy zauważyliście. Ten typ miał nasunięte po prostu niemalże na oczy ten turbanik, którym miał zawinięte włosy i wyglądał w ogóle jak stary marynarz. No, żeby mu pot nie kapał do chleba. Nie kapał. Nie wierzcie w to, to była prędka. Chleb jest niesamowity. Należy go jeść. Policja za nami. Usuńmy się na bok. Ale to... To było wymuszenie pierwszeństwa. No ale to w końcu policja. Nie wiem, czy to nie było.
Ej, a tutaj można kupić przepiękne, ręcznie wyrabiane naczynia i ozdoby z miedzi. Irańskie bazary, tak samo jak te tureckie, w zasadzie są bardzo podzielone na grupy, gdzie w jednym miejscu można kupić tylko jedną rzecz. A tutaj właśnie pan wyrabia ręcznie miedziane naczynia. Oj, patrz na to. Assalamu alaikum. Hello, Lachestan. Lachestani. Hej, mów, hola. Uf, uf. Hej. Dziewczyny, z którymi się witałem wcześniej. Beautiful. Thank you. Bye. Bye.